Darmowa komunikacja miejska stała się elementem kampanii wyborczej w Głogowie. Wspólny kandydat PO i Nowoczesnej, Sławomir Majewski, chce darmowych biletów dla wszystkich. Obecny prezydent proponuje bezpłatne przejazdy, ale tylko dla uczniów. Z darmowej komunikacji zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej korzystają m.in. osoby po 70 roku życia, weterani, honorowi dawcy krwi. Obecnie miasto dopłaca 8 milionów złotych do spółki. W przypadku darmowych biletów z wyliczeń prezydenta wynika, że trzeba by dołożyć kolejne tyle. Jeżeli byśmy chcieli darmową komunikację wprowadzić, to już jest około 250 zł na mieszkańca, czyli na rodzinę około 1000 zł rocznie. I to na każdą rodzinę, na każdego mieszkańca. Dużego, małego, tego kto jeździ, tego kto w ogóle nie jeździ komunikacją. Te pieniądze trzeba skądś zabrać. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Sławomir Majewski uważa, że te wyliczenia są mocno przesadzone. Te duże kwoty, te horrendalne kwoty, o których ktoś mówi, to jest po prostu straszenie. To jest po prostu mądre podejście, mądre poukładanie, a również będą oszczędności. Myślę, że jeden jakiś wiceprezes o jednego będzie mniej kontrolerów, nie będziemy musieli drukować biletów, prowadzić całego tego systemu drugiego elektronicznego, także tutaj również będą oszczędności. Związkowcy obawiają się jednak sytuacji, w której miasto przestałoby dokładać spółce do darmowych biletów. Wtedy, jak twierdzą związkowcy, pogorszą się warunki pracy pracowników komunikacji. Darmowa komunikacja może spowodować odejścia pracowników z zakładu, ponieważ na dzień dzisiejszy mamy podwyżki, które bardzo nas satysfakcjonują. Na dzień dzisiejszy mamy nagrody, które pracownicy spółki otrzymują tutaj od zarządu firmy. Mamy w miarę dobre wynagrodzenia, czyli uposażenia, gdzie nasi pracownicy mogą tutaj utrzymać swoje rodziny. I gdy przyszłościowo wprowadzona by była darmowa komunikacja, boimy się tego, że nasi pracownicy mogą tutaj nie dostawać na przykład takich podwyżek jak na dzień dzisiejszy. Rafael Rokaszewicz ma swoją propozycję. Darmowa komunikacja miejska, ale dla uczniów i młodzieży uczącej się. To jest realne do zrobienia, to nie są takie koszty, to są dużo mniejsze koszty, a uczciwe i sprawiedliwe. Zdaniem Majewskiego darmowe bilety wpłyną pozytywnie na ekologię. Spowodują, że część osób zrezygnuje z samochodu i tym samym zmniejszy się ruch na ulicach, a autobusy nie będą jeździć puste. Zdaniem Majewskiego pomysł Rokaszewicza nie rozwiązuje tych problemów. To jest rozwiązanie znowu połowiczne, bo ile w godzinach od 7 do 8 to te autobusy rzeczywiście będą jeździły, można powiedzieć, że w 100% wykorzystane, to znowu w pozostałych godzinach będą one jeździły puste. Emeryci czy starsze osoby mają połowę tylko biletów, nie? No to jednak dla tej młodzieży uczącej się, dla dzieci. Powinno być bezpłatne. Powinno być bezpłatne. A reszta może płacić? A resztę może płacić. Dla dzieci tak, zawsze. Dzieci jeżdżą do szkoły, dzieci trzeba wspomagać w tym, a dorośli mogą sobie zarobić na swoje przejazdy. Była za, żeby dla wszystkich, bo tak jest w Lubinie i w Polkowicach. Bo emeryci mają takie strasznie niskie emerytury, że nie wszystkich stać naprawdę. No, nie wszyscy mają po 3000 emerytury, nie? Bo dla młodzieży się uczącej to jest 500 plus, mają pieniądze. To jeszcze mało. Jeszcze mało. Nie dajmy się dla Także mało. Dla wszystkich. Za bilet normalny trzeba zapłacić 3 zł, a za ulgowy połowę tej kwoty.